Lena Walkiewicz, Łukasz Dębski, Kura. Przyszła raz do biura kura. Kura w biurze? Żadna bzdura. Nie, że z jajkiem, bez obawy. Kura też ma ważne sprawy. Pyta w biurze pan ponuro. W czym ci mogą pomóc, kuro? Kura na to. No, jest sprawa. Właśnie kogut zmarł na zawał. Mogę robić więc co zechcę, bo żyć tu to mi się nie chce. Strasznie nudzą mnie kurniki. Chcę polecieć do Afryki. Spore zamieszanie w biurze. Co też się zachciewa kurze? Kurze nudno? No to trudno. Kurnik sprzątnij, bo masz brudno. Fruwać nie da się na raty. Trzeba mieć wymiary, a ty od ogona masz do głowy kształt na wskroś nieopływowy. Skrzydła krótkie, duży zadek, po 2 metrach jest upadek. Kurzy gniew wręcz burzę wróży, wtedy gdy się kura wkurzy. Więc wkurzona, tak jak stała, do ministra pojechała. A ten krzyczy, to brawura, do Afryki, sama, kura? Wyszła, więcej nie słuchała, tylko dalej pojechała. Do prezesa i burmistrza, admirała i harcmistrza. Miejsca są zajęte wszędzie, nie ma szans i już nie będzie. Gdzie stanęła kurza stopka, kura słyszy nie i kropka. Pomyślała, ach, los kury, przykry, krótki i ponury. Smutna, siadła gdzieś na łące i myślała 2 miesiące. Wstała, gniew w niej wezbrał wielki, spuchła, aż jej pękły szelki. Wreszcie gdacze, mam, eureka, weź się w garść, Afryka czeka. Wzięła płaszcz i z pewnym kotem poleciała samolotem. Kiedy z samolotu wyszła, myśl jej na myśl taka przyszła. Wróbel gwoździ ci nie sprzeda. Jak się nie da, to się nie da. Lecz, jak mawiał wuj z Jaworzna, gdy się bardzo chce, to można.